No już leżę 2 tygodnie. Jeszcze tydzień i do domu pójdę. Ale na razie pójdę do córki, no a potem nie wiem, jak to będzie dalej. No. Ale człowiek stary to potrzebuje spokoju. I tak to jest. Zaszczyt za to, coś nowego, co dzień. Ja tu nie przyszedłem. Ja tu nie chciałem już przyjść. Ja już myślałem, nie będzie. Pożegnać się z żoną i mamy na żonę. Tu mi się wylękły, bo nie było, nie. No. Tak ich nie zobaczył. Nie. Bo, no ja 4 dni jak się wylękły pięknie. I takie no iskierki latają. Znasz nasze stowarzyszenie, które funkcjonuje już od 10 lat, na początku swojej działalności zajmowało się głównie opieką domową, czyli opiekowaliśmy się pacjentami, którzy cierpieli na nieodwracalne, przewlekłe choroby, nieuleczalne. Oczywiście najwięcej to są pacjenci z chorobą nowotworową. Opiekowaliśmy się nimi w ich domach w ramach tak zwanego hospicjum domowego. No niemniej cały czas czyniliśmy starania, aby powstało to miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli aby powstało miejsce, gdzie możemy tych pacjentów objąć opieką stacjonarną. Mimo wszystko staramy się prowadzić to w taki sposób, aby pacjenci czuli się jak w domu. Poprzez właśnie włączanie wolontariuszy, którzy towarzyszą nam na co dzień, poprzez stwarzanie warunków takich, które przypominają dom. Jak mówię, jeszcze w takiej formie, to koledzy zrobili mu niespodziankę i przyszli w strojach galowych. Nie ma tego chorego już z nami, ale popatrzcie, on jest szczęśliwy. Podobnie kolejne zdjęcia, to są wszystko nasi pacjenci. Ja tu nie widzę cierpienia, ja tu widzę radość z tego, że jestem tu i teraz, że żyję. Wchodzimy sobie na teren oddziału opieki paliatywnej. Jeżeli COVID nie ma żadnego. Dopiero u nas przy pomocy tego urządzenia mogli odczuć radość z kąpieli. Miejsce, gdzie nasi chorzy jak tylko mogą, to spędzają dużo czasu. To jest to, o czym wspomniałem. Staramy się zapewnić tą atmosferę no, jak najbardziej zbliżoną do domu. No, popatrzcie Państwo, mamy kolorowe zdjęcia, mamy rybki, mamy książki, mamy muzykę. Jest jakiś taki stereotyp myślowy, jeżeli chodzi już o samo słowo hospicjum. I tutaj na miejscu okazuje się, że to wszystko, że nie taki diabeł straszny. Że jednak tutaj są zupełnie inne warunki, że spotykają tutaj coś takiego, czego nie brali wcześniej pod uwagę. Często też takie są potem opinie właśnie konkretnie pacjentów, którzy mówią, no szkoda, że tak późno. Nie wyobrażałam sobie, że tak tutaj może być, tak? Odwiedzają mnie właśnie rodziny i to nie tylko w okresie choroby pacjenta, ale też często potem w samym procesie żałoby. To też jest taki ciężki czas, który też wymaga takiego wsparcia i pomocy. Dobra. Gazetka będzie nowa, tak? Znaczy już się robi. Nazywam się Halina Świerczek, jestem wolontariuszem medycznym, a może i akcyjnym. Tak bym się też nazwała. Trafiłam tutaj na samym początku, kiedy zawiązało się to stowarzyszenie. Na oddziale jestem systematycznie 2 razy w tygodniu, a jak czas pozwala, to i 3. Czułam cały czas niedosyt tego kontaktu z pacjentem, z ludźmi chorymi, w jakiś sposób pokrzywdzonymi. Jesteśmy placówką, która jest stowarzyszeniem. Finansowani jesteśmy generalnie, tak powinno być, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gdyby chcieć to z grubsza oszacować, to wydaje mi się, że podobnie jak to wygląda w większości hospicjów w Polsce, gdzieś w granicach 60, 65 do 70% maksymalnie jest
druga strona medalu, czyli pozostała część stowarzyszenia, która zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na finansowanie naszej zasadniczej działalności. To są różnego rodzaju akcje, koncerty, zbiórki. Bardzo nam miło, cieszymy się, że możemy z Państwem dzisiaj dzielić tą radość. Pewnie zajęłoby nam kilka dobrych dni i nocy, gdybyśmy chcieli wszystkim podziękować przez te 10 lat, którzy nam pomagają, nas wspierają. Wybraliśmy te instytucje i te osoby, które przez te 10 lat nie zniechęciły się. Nie jest to okazjonalne wsparcie dla naszego hospicjum, ale są z nami po prostu całe te 10 lat, nieustannie nas wspierają. Zespół Karantochim jest wielkim sprzymierzeńcem i kibicem hospicjum. Bardzo nam jak gdyby też leży na sercu wspieranie właśnie tego typu inicjatyw, tego typu działalności. Nie ukrywam, że sam prywatnie miałem doświadczenie również w rodzinie, gdzie pomoc hospicyjna była niezwykle przydatna i jak gdyby no jest to również wyraz takiej wdzięczności, takiej próby pomocy tym, co potrafimy, co potrafimy najlepiej, żeby wspierać właśnie to wielkie dzieło, coś więcej.